Siema, ja jestem Radio 2K, a to jest gra Hoken. Jest to gra w tak zwane free to play, czyli gramy za darmo, ale bajery kupujemy za prawdziwe pieniądze. I jest ona w fazie otwartej bety, czyli każdy może do niej dołączyć, ale no to jest beta, czyli wersja testowa. Błędy mogą się zdarzać, a i elementy rozgrywki mogą się zmienić. Opowiada ona. Jest po prostu nawalanka robotów, takich mechów, maszyn kroczących. Jednak wbrew temu, co by się wydawało, jest ona trochę taktyczna, stawia na team play. Każda samotna owieczka długo nie pożyje. Tu są moje mechy. Znaczy no, to jest mój mech, który dostaje się, każdy go dostaje na początku. A te są podczas tak zwanej jazdy próbnej. Tu jak widać za 10 dni się skończy. A te mechy, no nie wiem, czy to jest dobra nazwa, ale tak je nazywajmy, to już ich jazda próbna się zakończyła. No mnie się one nie spodobały, ale ten mi się bardzo spodobał, więc spróbuję go kupić za te darmowe punkty, te, które się zdobyła w grze. No ale właśnie tak od wczoraj coś mi się to niezbyt udaje. A szkoda, bo właśnie wynajętych mechów nie można ulepszać. Są one takie, jakie kupiłeś. No, ja bym go z chęcią sobie kupił, żeby móc już mu tam bajery dodać, kupić odpowiednie rzeczy, umiejętności dodać. Spróbujmy może innego mecha. Taki wcześniej przeglądałem. Bym sobie tego kupił z chęcią. A właśnie, podział mamy na tradycyjnie takie trzy rodzaje. Małe mechy, hokeny, średnie i duże. Wiadomo, małe szybsze, duże cięższe, wolniejsze, ale bardziej pancerne. Bronie chyba mają wszystkie w miarę takie same, można je tam wymieniać, kupować nowe. Gra jak widać jest po polsku. Jednak no, jak widać, nie wszędzie polskie znaki działają i nie każda rzecz jest przetłumaczona. Dobra, miałem kupować mecha, tak? Spróbujmy, czy tu idzie. Jakiś poziom trudności, nie wiem, czy to znaczy poziom trudności gry nim, czy... No nie wiem, spróbujmy. O, udało się. Dobry wybór, a teraz ruszaj w świat i daj maszynie porządny wycisk. Okej. Okay. Możemy go, jak mówię, modyfikować. Tak. Tu jest broń, którą będzie na wyższym poziomie, tu widać siódmym dokupić, będzie można je wymieniać. Przedmiot ofensywny to tak jak widać jest taki granat. Dwa rodzaje wieżyczek, rakietowa i maszynowa. I impuls elektromagnetyczny, który pozwala, wyłącza elektronikę wrogom. Nie mogą strzelać, nie mają hada, nie mają, no mogą tylko uciekać. Dobra, wieżyczki rakietowej jeszcze nie miałem, także zostanie. Wypróbuję ją. Tak, tu są jeszcze kolejne bajery. Tutaj też będą później, tu będzie przedmiot wsparcia, czyli no taki przedmiot defensywny bardziej. Ulepszenia. Tu widać co na którym levelu zdobędziemy w stylu... Słabo widać właśnie, to jest ten... Spora wada Hokena, że czcionki są strasznie niewyraźne. Ale widać, na drugim levelu dostanę dokładność naprowadzania plus 10% i tak dalej... Warsztat, to tu można niestety tylko za prawdziwe pieniądze zmieniać wygląd naszych robotów. Także ja tego pewnie nigdy w życiu nie kupię. Takie tam. Lakiernik, czyli można sobie zmienić ich teksturkę też tylko za prawdziwe pieniądze. Ale to przecież mało ważny element. Właśnie, póki co ta gra mi się nie wydaje, że to było tak zwane pay to win, zapłać, żeby być zwycięzcą. O, tu sobie można walnąć kolorek. Taki będę oryginalny i dam mu różowy, haha. I optymalizacja, czyli właśnie rozdajemy punkty. Tam, no, zwiększamy nasze umiejętności wszelakie. Takie tam większy damage, szybsze chodzenie, szybsza naprawa, takie bajery.
Mamy tutaj mały social, znajomych, wiadomości. Dobra, koniec tego. Rozpocznijmy grę. Tak, tu mamy trening. A tu wyszukiwanie meczów. Mamy póki co 4 tryby. Standardowy deathmatch każdy na każdego. To samo w wersji drużynowej. I coś znane z Battlefielda i innych gier, że przejmujemy flagi. A tu jest taki specjalny tryb. Jeśli będzie pozytywny odzew pod tym filmem, to może go wam zaprezentuję. Bo jest dość oryginalny. A dobra, zaczynamy grę. Pokażę wam najpopularniejszy chyba, czyli bitwę drużynową. Ciekawe, czy znajdzie jakąś grę, bo czasem bywają z tym problemy. Jest, znalazło. Tak, jak widać, będziemy w mniej licznej drużynie. Mecz jest już w toku. Wchodzimy do gry. I wybieram mecha. Ja wezmę może tego mego najbardziej wypasionego, którym najwięcej grałem. To deploy. Musi się doczytać, chwilunia. Okej. Tak, w tej grze jak w Battlefieldzie jest zaznaczanie przeciwników. Znaczy, no nie jak w Battlefieldzie, działa inaczej. Można sobie wszędzie kliknąć. Byle co zaznaczyć. Tak, mamy szczęście, mecz się dopiero rozpoczął. Tam 2 minuty minęły, nasi zdobyli już 2 fragi. Mamy 2 bronie. Podstawową i dodatkową taką. Takie skocznie. Akurat nie przepadam za tą mapą. Tu jest wieżyczka nasza przyjacielska, naszego kolegi. Ja rozstawię tu naszą. I zobaczymy, jak to działa. To nie miała być wieżyczka rakietowa? No już ją straciłem. A no tak, przecież wziąłem mego mecha, sorry. To później zmienimy na tego nowego, co kupiłem. Gin. To jest przedmiot defensywny, taka osłona. A ona tylko przed wybuchowymi rzeczami chroni. Oj, to jest zajebisty motyw w tej grze. System napraw. Widzicie, wypuszczamy takiego naszego latającego R2-D2, który nas naprawia. No to jest świetne. Nie trzeba latać jak w starych grach po mapie za apteczkami. A i też nie jest to taki popularny autoregen, który ma wielu swoich niezwolenników. Rakietą walniemy. A się tam nagromadzili. Przydałoby się zrobić jakąś flankę. Co wygląda na to, że wygrywamy. Tak, oni się wycofują pomału, wypieramy ich. Jeszcze słabo znam mapy, ale zdaje mi się, że tędy można tam przejść i ich od tyłu wezmę. O tak, właśnie. Mamy w tej grze dopalacz, który pozwala po prostu szybciej się poruszać. A także robić uniki na boki. Są bardzo takie mobilne mechy, nie jak w Mech Warrior, które są powolne, ale w sumie Mech Warrior najnowsza część też będzie free to play, także zapewne w nią zagram, ale coś czuję, że to będzie dużo powolniejsza. Ona jest bardziej taka realistyczna, taki symulator wręcz mecha. No cóż, mnie się ta gra bardzo podoba, bo jest szybka i przyjemna, prosta. Dobrze zbalansowana, nie to co Battlefield. Okej, pojedynek, jeden na jeden, wieżyczka. Rakieta, kurczę. Tak, tu help requesting. Oj, chyba tego nie przeżyję. Moja wieżyczka naparza. A, naprawia się kolega. Czy kolega, przeciwnik. Kolega w grze. Szybkie bzyknięcie. Jak ja to lubię, to jest takie słodkie. O, moja wieżyczka na parze trafia w kogoś. Słychać był odpowiedni dźwięk i celownik był na żółto. O, został zabity ktoś, asystę dostałem. Przydałaby się informacja, gdzie jest przeciwnik, żeby ktoś zaznaczył.
W prawym górnym rogu mamy oczywiście radar, ale... Wiadomo, zaznaczenie pokazuje nam dokładnie na mapie. Gin. A, dobrze mi idzie. 12 do 2. Coś czuję, że nasza drużyna jest dużo lepsza. O, ich jest o jednego mniej. Pewnie któryś wyszedł podczas rozgrywki. Okej, mogę już nową wieżyczkę postawić. Pokażę wam. Oj, niepotrzebnie podszedłeś, kolego. A, zgarnął rakietą. Naprawa. Bo tak, moją główną bronią jest taki zwykły karabin, jak widać, a druga to jest taka wyrzutnia jakby rakiet. Takie coś jak z Mafii RPG w Battlefieldzie. Widzicie, strzał i leci prosto, aż coś trafi. Można ją zdetonować podczas lotu. Pewnie pro playerzy dobrze tego używają. O, kolejny do dobicia. Zginął. Właśnie każdy mech, oprócz przedmiotów ofensywnych i defensywnych, które były powiedziane, i modułów tam zmieniających statystyki, kurczę, ich tu jest dwóch, pogonię tego, ma jeszcze specjalną umiejętność. W przypadku tego robota to jest chłodzenie. A, bo tak, tu nie ma skończonej... O, właśnie użyłem chłodzenia. Tu nie ma skończonej amunicji, tylko mechy tradycyjnie też się przegrzewają. I właśnie ten robot ma taką umiejętność chłodzenia natychmiastowego tych broni. To jest właśnie bardzo użyteczne, jak teraz było widać. Pewnie koleś się spodziewał, że zaraz się przegrzeje czy coś takiego i nie będę mógł strzelać. Wtedy trzeba odczekać, aż się broń schłodzi. A użyłem tej umiejętności, która schłodziła moje bronie i mogłem cały czas prowadzić ogień nieprzerwanie. Co to za wieżyczka? Jakaś wieżyczka. Oj, trochę mi natrzepali, trzeba uciekać. Gin, gin, gin! Ha! No niestety, sam też miał mało HP. Kolega też się naprawia. Tylko on miał mniejszą potrzebę tego. Ktoś się naprawia, to jest naprawdę bardzo podatny na zniszczenie. Wspominam, że w tej grze jest jetpack. Jetpack i przyspieszenie oraz uniki zużywają paliwo. Ono jest tam na dole, koło mojego HP. Oraz po uniku nie można od razu zrobić drugiego. Pojawia się taki wskaźnik, który pokazuje czas do następnego, kiedy będzie możliwy. Zobaczmy wyniki. Popatrzcie, radio najlepszy. A gram w to może ze 2 dni, parę godzin. Na pewno nie więcej niż... O, wreszcie akcja. Stawiamy wieżyczkę tutaj. Będzie miała stąd dobry widok. Gonię go, gonię, gonię. No niestety, wpadł z deszczu pod rynnę. Chowamy się. Naprawa szybka. Skok w boki, mały bzyk. Suchar. Tam na górze dzieje się akcja. O kurczę, uciekać, uciekać. Chyba mnie tu wreszcie załatwią. Mały unik. Aha, idzie, idzie. No mam małe szanse z nim, bo ma pełne HP. No w końcu to musiało się stać. Piękny ragdoll w tej grze jest. To jest bardzo charakterystyczna dla mnie cecha Unreal Engine'a. Bardzo piękny ragdoll. Właśnie to jest na Unreal Engine'ie. I widać bardzo charakterystyczne rzeczy dla niego. Szczęście jest to dość stary silnik, także gra nie ma wielkich wymagań. Ja tu gram na średnich, średnio wysokich takich ustawieniach. Ale mógłbym spokojnie na większych. Tylko, no wiecie, nagrywanie. Tak, takie małe, słodziaczne rzeczy. Na wyższych ustawieniach jest więcej takich elementów podatnych na fizykę. Kurczę, no nie wiem, gdzie iść. Nie, tu ściana. Może tędy. Przeciwnicy. No są. A właśnie rzucił na siebie tę kopułkę na... Bo nie wiem, czy na siebie można, ale wiem, że na kolegów z drużyny można. O!
po bokach celownika widać takie opaski rosną, na żółto i czerwone się robią, to właśnie jest nagrzewanie broni. Pomocy, pomocy! Można wzywać tu za pomocą Z kolegów. Kierowanie. No. A mnie domyślne było bardzo niewygodne, a na szczęście ta gra jest zrobiona pod peceta, także nie było żadnych problemów ze zmienieniem go. I teraz jest dla mnie wygodny, wszystko sobie poustawiam jak chciałem. No tak, wypróbujmy nowego mecha. Hokena. Różowego. Widzicie, jest to dużo wolniejszy. Ma 850 życia. I tę nieszczęsną wieżyczkę rakietową, którą mam nadzieję zobaczymy w akcji. Zostało jeszcze 4,15 do końca rundy. Stawiam wieżyczkę. O, właśnie się przegrzałem. O, to jest umiejętność dużych mechów, że one się robią w taką wieżyczkę sami. Coś czuję, że i tak mi... Dobra. No i tu... było blisko, że wygrał z obydwoma. No, wsparcie przyszło, ale jak zawsze za późno. Tu mamy taki czat, menu. Podczas gry też można oczywiście wpisać. Idziemy pomału. Tu jest ten taki balkon, punkt na wysokości. Będzie dobre miejsce, żeby tak skampić tą wieżyczką. Chodzi mi, że rozstawić swoją wieżyczkę i samemu się nią stać. Widzę, mam naprowadzane rakiety, ten biały element to jest naprowadzanie. I strzał. Ładnie zgarnął, zabity, asysta. Czy ktoś mi go dobił? No w sumie to ja chciałem go dobić komuś. Okej. Okay. Cisza, spokój. Przestańmy być wieżyczką, trzeba trochę mobilności. Okej, tam są przeciwnicy. Szkoda, że drużyna przestała zaznaczać przeciwnika, jak na początku meczu tak było. Okej, okay, osłonimy kolegę, jakby ktoś tu przyszedł go dobić. Jakie to jest urocze, no nie? Oho, dostrzeżono wroga tam na górze. Moja wieżka jakoś trafia. Szybko próbuję z tyłu ich zajść. Niestety ta powolna krowa jest powolna, tak nazwę tego mecha, bo można im imiona nadawać. Okej. Okay. Naprowadzanie, strzał, wieżyczka. A, skinął. Tu ktoś został jeszcze? Czy nie? Tam z tyłu. Gin, 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 gin. Korona, wzywamy pomocy. No, wsparcie jest niedaleko na szczęście. O właśnie, z martwi przeciwnicy zostałem po sobie takiej Dragon Ball'e, które przed chwilą podniosłem. Przepraszam, że tak powtarzam się, jąkam się. Które odnawiają nam małą część energii. To jest tak, jak zabijesz kogoś, to szybko małe leczonko po nim. Tu są przeciwnicy. O, właśnie dostałem. Oddych. A, chyba nie ma ze mną dużych szans samotnie. Bardziej, że wsparcie dla mnie przyszło. W sumie nie zwróciłem uwagi, jak... Nie, specjalną umiejętność tego mecha jest wieżyczka właśnie. Próbuję go dogonić. Chociaż mam mało HP. O, naprawia się. Help requesting i się leczymy. Znaczy, myślałem, że pokażę więcej mechów, tylko runda już się kończy. Bo jak widać, kolorki się zmieniły, też charakterystyczna rzecz dla Unreal Engine, według mnie. To jednak długo trwa naprawienie takiej krowy. Tu chyba też pamiętam kolory tak... O, to jest ten Dragon Ball. I kolory, które się zmieniają. Niczym w World of Warcraft przejdziesz parę metrów i zupełnie inna aura. No, jak widać, siebie można uszkodzić własną bronią, a Friendly Fire nie ma.
Nic mu się nie stało. O, to chyba ja. Różowa krowa. Pewnie najlepszy gracz, tak? Bo to, co mi się podoba i brakuje mi w wielu współczesnych grach, czyli ten social. No, mecz się skończył, można napisać good game. Z mojej perspektywy było bardzo fajnie. Z perspektywy wroga pewnie nie. Bo nikt nie odpisuje. Napisał właśnie, że nic nie mógł zrobić. Widzimy właśnie, moje mechy zdobyły doświadczenie. Ja niestety za wiele nie zdobył. Mało nim grałem. No i statystyki. MVP najlepszy gracz, lider zabić. Zgony śmierci, zabicia śmierci. I rozpoczyna się nowa runda. Ale to chyba będzie koniec tego nagrania. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się spodoba. Będzie pozytywny odzew co do tego filmu, to pokażę wam więcej. Jeśli będziecie chcieli, znaczy. No, dziękuję. Ja jestem Radio 2K i będę grał dalej. Na razie.